Hałda przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej przejdzie metamorfozę. Miasto chce ją bardziej zazielenić. Ruda wystąpiła już o unijne dofinansowanie na ten cel. Karolina Komada. Pocynkowa hałda przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej z lat 30. XIX wieku ma szansę stać się bardziej zielona. To jedno z czterech miejsc w województwie śląskim, w których mają zostać wdrożone demonstracyjne rozwiązania z unijnego programu. Na ten cel przeznaczona jest kwota 2 milionów złotych. W tej chwili piłeczka, tak powiem kolokwialnie, jest po stronie województwa śląskiego, czyli Urzędu Marszałkowskiego, który wraz z Ogrodem Botanicznym będzie przeprowadzał na tej hałdzie badania. Po przeprowadzonych badaniach, jeżeli okaże się, że rzeczywiście ta gleba wymaga jeszcze rekultywacji, nastąpi tam rekultywacja kolejnego etapu tej hałdy i nasadzenia, tak żeby w przyszłości hałda ta była już całkowicie do dyspozycji mieszkańców i była terenem rekreacyjnym. Ruda Śląska ma dostać pieniądze po pozytywnym zakończeniu badań i stworzeniu planu zazielenienia terenu. Do tego czasu miasto planuje też inne inwestycje na terenach poprzemysłowych. Teren przedzielony ulicą Niedurnego, łączącą Nowy Bytom z Wirkiem, czyli dwie dzielnice Rudy Śląskiej. Po prawej stronie, jadąc od Nowego Bytomia, mamy tereny, które przeznaczamy, chcemy przeznaczyć na tereny mieszkaniowe i zrobić takie przejście miejskie pomiędzy dzielnicami. A po lewej stronie są tereny, które będą przeznaczone na instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli panele fotowoltaiczne. Śląskie Przywracamy Błękit to największy w Europie projekt ochrony powietrza obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Program LIFE zrzesza 89 członków, są to gminy, miasta i powiaty. Główny cel projektu to wdrożenie działań, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza w regionie. Oprócz zazielenienia terenów, miasta, gminy i powiaty mogą ubiegać się o pieniądze na odnawialne źródła energii czy na edukację w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej.